Dzień dobry, Anna Drenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie we wtorkowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Stulecie niepodległości to wyjątkowa rocznica. Z tej okazji w naszym mieście odbyły się liczne akademie, pochody, spotkania historyczne poświęcone odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Główne uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości jak od wielu lat w naszym mieście rozpoczęły się w kolegiacie Michała Archanioła. Koncelebrowanej mszy za ojczyznę przewodniczył biskup sandomierski, który w emocjonalnej homilii bardzo często odwoływał się do znaczenia pojęcia polskość i patriotyzm oraz obowiązków związanych z bycia patriotą. Polskość to duma z przynależności do wielkiego narodu, to solidne fundamenty, to ratunek przed bezideowością, przed miernością. Przed takim miałkim budowaniem tożsamości. Ktoś powiedział, że dzisiejsza tożsamość dla niektórych to rozum i jeszcze inne rzeczy, o których nie będę wspominał, ale nie ma w tej tożsamości serca. Nie ma w tej tożsamości serca i ducha. W jednym i drugim przypadku, kiedy mówimy o wierze i o polskości, w jednym i drugim przypadku nasuwa się podobieństwo do wypełnionego miłością rodzinnego domu. W nim przychodzimy na świat, dorastamy, ten dom opuszczamy, aby założyć swój własny. Musi być zawsze jakiś dom. Jeśli go zabraknie, trudno się zdobyć na coś wartościowego, na coś trwałego. Trudno kochać. Pozostaje wtedy żywot nomady, wiecznego tułacza, który nie wiąże się z nikim i z niczym. Taki bezpaństwowiec. Licznie zebrani wierni, a wśród nich władze miasta i powiatu mogli także usłyszeć życzenia głowy kościoła w diecezji sandomierskiej po rozstrzygnięciu wyborów samorządowych. Że województwo będzie domem dla wszystkich, bo nie zawsze tak to mogliśmy odbierać. I przez te lata, jak jestem tutaj, niektóre drzwi były dla nas zawsze zamknięte. Może się zmienić. Ta część kościelnych uroczystości została zakończona odsłonięciem tablicy upamiętniającej nie tylko jubileusz odzyskania niepodległości, ale i pobytu w tej ostrowieckiej parafii przyszłego papieża Piusa XI. Nieodłącznym elementem listopadowych obchodów jest przemarsz głównymi ulicami Ostrowca i oddanie hołdu bohaterom tamtych czasów z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele pod zadedykowanym mu pomnikiem. Uroczystości gromadzące co roku liczną grupę mieszkańców od kilku lat zaczynają się od złożenia znicza z ogniem niepodległości, zapalonym w miejscu jednej z najważniejszych walk stoczonych przez Legiony Polskie w Kostiuchnówce na Wołyniu. W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano wyjątkowość tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. 100 lat temu radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Na ulicach, w kościołach, szkołach, zakładach pracy czuć było niepowtarzalną atmosferę, którą teraz możemy sobie tylko wyobrazić. Mam nadzieję, że dziś ten entuzjazm udzieli się również nam, inspirując oraz budząc w nas dumę opartą na sile naszej historii i tradycji. Z faktu, że kontynuujemy piękne dzieło naszych przodków, które mamy możliwość rozwijać i wzmacniać. Pamiętając, skąd wyrastają nasze polskie korzenie,
będąc świadomi odpowiedzialności za przyszłość, sprawmy, aby 11 listopada 2018 roku był dniem dumnym i wyjątkowym dla każdego z nas. Jest to przecież symbolicznie dzień ponownych narodzin niepodległej ojczyzny. Było też o powodach do narodowej dumy. Dzisiaj, śpiewając wspólnie hymn Polski, włączyliśmy się w tą ogromną rzeszę mieszkańców naszego kraju, w tą ogromną rzeszę Polaków rozsianych po całym świecie, którzy po polsku myślą, którym po polsku biją serce. Bo wyjątkowość tego dnia skłania rzeczywiście i do dumy, i do refleksji, i do radości. Możemy być dumni z tego, że wysiłek naszych pradziadów i dziadów sprawił, iż wbrew tym wszystkim, którzy chcieli nas zrusyfikować i zgermanizować, którzy chcieli zniszczyć nasze elity, przetrwaliśmy jako naród. Powinniśmy być wdzięczni tym wszystkim, którzy od 1795 roku przez 123 lata nie wymazali myśli o wolnej, suwerennej Polski ze swoich umysłów i serc. I przesłaniu, jakie powinno płynąć z tegorocznej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Otwieraliśmy pomnik jednego z ojców niepodległości. Mówię o pomniku Wincentego Witosa w Kielcach. To drugi z tych wielkich Polaków, jest Roman Dmowski, jest Ignacy Paderewski, którzy tą Polskę 100 lat temu przynieśli. Ale warto pamiętać, że przez całe swoje życie od odzyskania tej niepodległości właściwie wszyscy żyli w nienawiści, w rywalizacji. Jeden z nich skazany musiał z Polski uciekać. Gdzie byłaby Polska w 1939 roku, gdyby już wtedy tak wielcy Polacy uczyli się współpracy, uczyli się współpracować, a nie ze sobą walczyć. I myślę, że dziś wielu wśród nas jest takich, którzy tą niepodległość niosą na szczeblu naszym gminnym, na szczeblu wojewódzkim i krajowym. I nie powinniśmy tracić czasu na wzajemne waśnie, kiedy idzie o Polskę. Uroczystością towarzyszył mini koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej oraz składanie wiązanek i kwiatów najczęściej w barwach narodowych pod udekorowanym, oczywiście biało-czerwonymi flagami, pomnikiem Marszałka Polski. Niestety szkoda, że takiej oprawy zabrakło w ten wyjątkowy, obchodzony 1 na 100 lat dzień na głównych ulicach miasta, a przede wszystkim na trasie tego patriotycznego przemarszu z Kolegiaty pod skwer w Parku Miejskim. Każda szkoła starała się przygotować z tej okazji wyjątkowe akcje upamiętniające wydarzenia z 1918 roku. W piątek o godzinie 11:11 w wielu placówkach odbyło się wspólne śpiewanie hymnu narodowego. Przejęciem i pełnym zaangażowaniem dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej nr 14 przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu Polski w ramach tegorocznych, wyjątkowych obchodów odzyskania niepodległości. To była żywa lekcja patriotyzmu. Śpiewamy wszyscy. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Po pierwsze, jest to najważniejsza pieśń, którą wszyscy powinniśmy znać. I spowodowała, że wiele spośród dorosłych osób, tych, które znają te dwie pierwsze zwrotki, sięgnęło po cały tekst i po tekst oryginalny, więc to jest ta pierwsza wartość. Poza tym dużo mówi się na temat patriotyzmu, a powinno się więcej działać niż mówić. I to, myślę, będzie taki moment, gdzie będziemy czuli, że jesteśmy razem, że to jest ważne święto dla nas wszystkich, że to nie tylko dlatego, że są dni wolne, ale przede wszystkim dlatego, że to jest najważniejsza dla nas Polaków rocznica. Marsz, marsz, obrocki, ziemi, błogi.
Za to werwy przy wykonywaniu hymnu przez uczniów zespołu szkół nr 3, czyli dawnego technikum hutniczo-mechanicznego, można było tylko pozazdrościć. Tu także szkolna społeczność, a więc nie tylko uczniowie, ale kadra oraz personel, zgromadzili się na szkolnych korytarzach, by w tak wyjątkowy sposób przypomnieć o setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Postanowiliśmy to w tym roku uczcić w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy kustosza Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, pana Marka Wójcickiego, który wygłosił dwa wykłady dotyczące odzyskiwania niepodległości na terenach ostrowieckich, na ziemi ostrowieckiej. Następnie dołączamy się do ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu narodowego. Odśpiewamy go o godzinie równo 11:11. Cała szkoła odśpiewa czterozwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego, a następnie puścimy 100 balonów na stulecie odzyskania niepodległości. Ta ogólnopolska akcja zaśpiewania o godzinie 11:11 najważniejszej dla naszego narodu pieśni pokazała, jak radośnie można świętować listopadową rocznicę. Po tegorocznych obchodach zostaną dwie znaczące pamiątki. W kolegiacie świętego Michała biskup Krzysztof Nitkiewicz odsłonił tablicę pamiątkową, a w Parku Miejskim z inicjatywy radnych Rady Miasta stanął Maszt Niepodległości. Autorem projektu Masztu Niepodległości jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesław Dźwigaj. Powstał on z inicjatywy radnych Rady Miasta, co zostało podkreślone na tablicy na cokole. Maszt kosztował 120 tysięcy złotych i został on usytuowany w Parku Miejskim, w miejscu, gdzie stała przez wiele lat muszla koncertowa. Treści na nim zawarte nawiązują do daty 11 listopada 1918 roku, ale także Konstytucji 3 maja. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w godzinach popołudniowych 11 listopada. Pomnik, który dziś mamy przyjemność uroczyście odsłonić, jest symbolicznym i trwałym ukoronowaniem dzisiejszych niezwykłych uroczystości. Swą treścią nawiązuje do trudnych i smutnych dla naszej ojczyzny czasów, w których najpierw straciliśmy znaczenie i siłę na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji utraciliśmy też niepodległość. Czas ten jednak miał również swoją piękną historię napisaną piórem odważnych wizjonerów. Była nią oczywiście historia pierwszej w Europie i drugiej na świecie polskiej konstytucji z 1791 roku. Odsłonięcia dokonał prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, wiceprezydent Marzena Dębniak oraz przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek. Licznie przybyli mieszkańcy wysłuchali koncertu młodych wokalistek z grupy Pandora, działającego w Miejskim Centrum Kultury. Tradycyjna wieczornica odbyła się przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Znane pieśni patriotyczne odegrał zespół muzyczny Brygad Polskich Drużyn Strzeleckich. Zaprezentowały się również wokalistki zespołu Perły Ryszarda Góry. Orły dla Niepodległej to koncert organizowany co roku przez powiat ostrowiecki pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim. 11 listopada w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ostrowczanie wysłuchali koncertu w wykonaniu wokalistek grupy Perły Ryszarda Góry oraz orkiestry polowej Brygad Drużyn Strzeleckich, która zaprezentowała wiele znanych pieśni legionowych i wojskowych. Patrzą w ślad.
Żołnierzu, żegnaj ją, pożegnaj ją. Odchodzi pluton, tylko mgła i mgła, i tylko przeszłość się zachodzi mgłą. Odchodzi pluton, tylko mgła i mgła, i tylko przeszłość się zachodzi mgłą. Po koncercie dla wszystkich przygotowano wojskową grochówkę i ciepłe napoje, a wieczorne spotkanie przy pomniku zakończył spektakularny pokaz sztucznych ogni. Przypominamy, że od 5 listopada z oferty LTVK Krzemionki zostały wycofane kanały Polsat Film i Polsat Sport nadawane w systemie SD, które są obecnie nadawane tylko w systemie HD. W związku z zamiarem wprowadzenia nowych programów kanał Kino Polska został przeniesiony na kanał K42. Prosimy o dostrojenie swoich odbiorników telewizyjnych. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o stałej porze.